Dzień dobry. W sobotni poranek 26 czerwca witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Mikołajkach na Mazurach, skąd chcemy wsłuchać się w słowo dzisiejszego dnia, zapisane w Księdze Izajasza w 12 rozdziale 6 wierszu. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie Święty Izraelski. Słowo Ewangelii czytamy u Ewangelisty Łukasza w 19 rozdziale wierszu od 37 po 38. Zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Słowo Boże zachęca nas dziś do śpiewu na Bożą chwałę, by uwielbiać imię Pana. Towarzyszy nam melodia pieśni Córko Syjońska, co prawda adwentowej, lecz znajdującej się i nawiązującej do dzisiejszych biblijnych tekstów. To może być też i nasza modlitwa, choć jedni lubią śpiewać i to bardzo jest ich to pasją, by dzielić się swoimi talentami, które Bóg ich wyposażył, ale są też i tacy, którym śpiew przeszkadza. Dzisiejszy fragment Ewangelii Łukasza przypomina, że wielu Żydów podążających do Jerozolimy na święto Paschy przyłączyło się do uczniów otaczającego ich nauczyciela i z radością śpiewało: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Inni, faryzeusze, wcale nie byli zadowoleni z tego rozśpiewanego pochodu, chociaż sami w tym pochodzie kroczyli razem z pozostałymi. Gorszyły ich słowa: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A przecież nie powinny ich zaskakiwać te słowa, tym bardziej gorszyć. Pochodzą z fragmentu psalmu 118, gdzie czytamy: oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Można sądzić, że faryzeusze zorientowali się, że to uczniowie naszego Zbawiciela i ludzie im towarzyszący, śpiewając, uwielbiali Jezusa z Galilei, którego wielu uważało za Mesjasza obiecanego narodowi wybranemu. To On był tym, który przyszedł w imieniu Pańskim. To On był królem i sprawcą pokoju. Z tym nie zgadzali się, jak wspomniałem, faryzeusze. I to oni później między innymi oskarżyli Jezusa przed Piłatem, że mieni się On być królem Izraela. Osoba Jezusa podzieliła ludzi. Zapowiedział to już sędziwy Symeon w świątyni jerozolimskiej, który wziął na ręce małego Jezusa i powiedział: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. To również krzyż Jezusa Chrystusa na Golgocie był znakiem tego podziału, czego przykładem byli dwaj skazani przez Piłata złoczyńcy. Jeden bluźniący Jezusowi, drugi proszący o wspomnienie o Nim w raju. My dziś, ale i każdego kolejnego dnia jesteśmy zachęceni, zainspirowani tym słowem do radosnego śpiewu z uczniami,
i tym tłumem towarzyszącym wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, wiwatującym błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. My dziś śpiewamy na cześć Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. Drodzy, śpiewajmy, grajmy, dzielmy się swoimi talentami ze szczerych serc na Bożą chwałę, gdziekolwiek będziemy. Tak jak to ma miejsce w ten czerwcowy dzień. Nie wstydźmy się śpiewu, nawet jeśli nie idzie nam najlepiej. Zachęca nas do tego prorok Izajasz. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Życzę wam błogosławionego dnia. Amen.